Hej, ja jestem Zwiebą, chciałbym Was serdecznie powitać w 8 odcinku naszej gry Japonią, a dawniejszym klanem Odo w Europie Universalis 4. Jest 11 września 1495 roku, no i niedawno podbiliśmy tutaj Państwa w okolicach Kamczatki. No i będziemy dalej prowadzić naszą rozgrywkę. Tutaj mamy do czynienia z buntem lokalnej ludności w naszej kolonii. Nasi osadnicy tutaj się próbują bronić. Miejmy nadzieję, że nasza armia dotrze na czas. No i niestety, no nie udało się. Osada została zaatakowana i przejęta przez lokalną ludność. Jedna z rzeczy, które dopiero teraz zauważyłem, to jest to, że w jednej z prowincji, którą zajęliśmy, okazało się, że jest bogate z zasoby złota. Więc w tym momencie mamy dodatkowo, że tak powiem, prowincję, która nas będzie interesować. Tak jak wspominałem o tym naszym agresywnym izolacjonizmie jako sposobie tego tłumaczenia naszej rozgrywki, jedna z osób dobrze zauważyła, że pewnie powinniśmy wtedy nawracać inną populację na naszą kulturę i tak będziemy robić, tylko problem jest w tym momencie taki, że na ten moment niestety i tak nie możemy, ponieważ tutaj jest lokalny separatyzm. Jeszcze na przykład tu w tym wypadku będziemy potrzebować sporo czasu. No i też zobaczymy, jak to będzie, no bo jakby nie patrzeć, nawracanie wszystkich na kulturę japońską będzie sporo nas punktów kosztować. Dlatego pewnie jednym z pierwszych, z kolejnych kroków to będzie oczywiście wzięcie idei religijnych, głównie z tego powodu, że będziemy chcieli mieć tańszy koszt nawracania na kulturę naszą, czy konwersji kulturowej. Tak jak wspominałem też, oczywiście cały czas myślimy o dwóch osiągnięciach, czyli Made in Japan i prawo Sakoku. No i w takim razie ja w ogóle wytłumaczę, skąd się wzięło to Sakoku. Tak jak wspominałem, mamy do czynienia z tą epoką Edo, epoką szogunatu Tokugawy, które zostało po bitwie pod Sekigaharą. I można powiedzieć, że początek epoki Sakoku, samo Sakoku oznacza w ogóle albo tak zwane zamknięte państwo, albo okres narodowej izolacji. Sam termin ogólnie pojawił się później, jest to przypisywane z Shizukiemu Tadao w 1801, który napisał traktat nazywany właśnie Sakokuron. I właśnie ale ten termin właśnie Sakoku odnosił się do polityki tej izolacjonistycznej wprowadzonej przez szogunat Tokugawy, który to jest zespół czy grupa polityk zakazów zamykających właśnie Japonię na zachód, wprowadzono w 1633 do 1639 i w tym momencie mamy kompletny zakaz handlu i dostępu że tak powiem, przede wszystkim lokalnej populacji japońskiej z zachodem i przede wszystkim z zachodu, czy w ogóle wszystkich poza Japonią z właśnie tutaj Japończykami, poza tak zwanymi czterema bramami. Są cztery miejsca, w których było dozwolone kontakt i handel tak zwany. Tutaj mieliśmy na Hokkaido, wtedy jeszcze często zwane jako Ezo, tutaj mieliśmy domenę jednego z klanów japońskich i oni mieli tutaj właśnie prawo handlu z populacją Ainu, których podbiliśmy niedawno. Mamy tutaj na tej wyspie, to jest tak zwana prowincja Tsushima i tutaj z Tsushimy tutaj właśnie kwitł handel z Koreą. No już jak w 1633, to jest już 30, prawie 40 lat po wojnie Imjin, złe relacje z Koreą Joseon zostały, że tak powiem, zapomniane. W dużym stopniu też jakby nie patrzeć, przecież Tokugawa obalił reżim stary, ten reżim Toyotomich, którzy właśnie byli odpowiedzialni za wojnę Imjin, więc to też pewnie pomagało tutaj w relacjach z Koreą. No i po części dzięki też właśnie relacji z Koreą udało się gdyby też nawiązać po części handel jakby, czy relacje z Chinami. Tutaj mamy z kolei w Nagasaki, tutaj mamy Hizen i tutaj mamy Nagasaki. I z Nagasaki właśnie mamy możliwość prowadzenia handlu z Chinami oraz z Holendrami. A w Satsumie mamy handel z królestwem Ryukyu i też na swój sposób, ponieważ Ryukyu było trybutariuszem właśnie cesarstwa chińskiego, no i właśnie też jak na swój sposób też troszeczkę można było tutaj właśnie też prowadzić handel na troszeczkę jakby nie bezpośrednio z Chinami, czy pośrednio. No i właśnie mamy ten system właśnie tych właśnie czterech bram.
ten system przede wszystkim zakazu, czyli mamy ten okres po prostu izolacji. Tak jak wspominam, jedyne kontakty się odbywają tutaj przez te cztery bramy i tylko w jednym miejscu, jak zwróćcie uwagę, tak jak wspomniałem, i tylko z Holendrami jest dozwolony kontakt z Zachodem. Dlaczego tylko z Holendrami? Głównie z tego powodu, że w trakcie Sengoku Jidai, tutaj mamy oczywiście wydarzenie, które weźmiemy, obniżenie legitymizacji. Legitymizacja nam szybko powinna się podnieść z powrotem na pożądany poziom, gorzej z stabilnością. Stabilność raczej nie chcemy tracić. I zobaczmy, jak tutaj to wszystko wygląda. Tutaj mamy dosyć spore, będą problemy, no niestety, z lokalnym niepokojami. Dlatego też chyba tutaj ponownie będę chciał, wolał armię zgromadzić w jednym miejscu i przenieść na tutaj na ten rejony. No i tak jak wspominam, dlaczego jest właśnie tylko Holendrzy? W trakcie Sengoku Jidai byli praktycznie trzy państwa, głównie handlowały tutaj z Japonią. To była Portugalia, czy dwa głównie państwa, Portugalia i Holendrzy. Przy czym Portugalczycy mieli bardzo takie, w dużym stopniu takie religijne podejście, byli też w dużym stopniu właśnie tam byli, działali jezuici, no i tutaj właśnie chodziło też o nawracanie, podczas gdy Holendrzy mieli taki bardziej pragmatyczny stosunek do tego wszystkiego i tak uważali, że handel wystarczy, sami byli protestantami, no i też to było jakiś tam pewien konflikt między właśnie nazwijmy także konflikt jakiś tam między protestanckimi Holendrami a właśnie Portugalczykami. Też trzeba pamiętać, że w tamtym okresie mamy do czynienia z wojną 70-letnią, czyli Holendrzy starają się wyzwolić spod panowania hiszpańskiego. I tutaj mamy co fanatyków tengryjskich. No, wracając właśnie do tego, że po prostu okazuje się, że jezuici i przede wszystkim chrześcijaństwo staje się całkiem popularne w Japonii, zaczyna się dosyć dużo nawróceń, no i nie do końca to, że tak powiem, pasuje. A tu mamy nowe pokolenie samurajów, nie do końca to pasuje, nie podoba się, że tak powiem, lokalnemu rządowi tak naprawdę, no bo jakby nie patrzeć, tutaj mamy tylko jednego dowódcę. Jakby nie patrzeć, bo wiadomo, że w przypadku katolicyzmu mamy jest ta duża, powiedzmy, zależność od Rzymu i to też nie do końca się podoba właśnie wiadomo, lokalnej władzy. I teraz muszę jakoś zebrać się, w sobie zebrać te myśli, żeby to sensownie jakoś powiedzieć. Więc dlatego też jest mniejsze przyzwolenie, mniejsza chęć właśnie do kontynuowania już po zakończeniu konfliktu, bo wcześniej dlaczego ten handel z Zachodem był w trakcie Sengoku Jidai tak ważny, ponieważ dzięki temu można było importować broń palną i dużo technologii z Zachodu w tym okresie. No ale potem jak się to Sengoku Jidai zakończyło, już nie było problemu, nie było konfliktu. Ten konflikt właśnie już, że tak powiem, ten handel z Zachodem nie był już ważny za wszelką cenę. No i właśnie to ten problem z ewentualnym, to nieco możemy dostać. Dobra, staćmy tą Army Tradition, dostaniemy Prestige. Prestige zawsze się przyda. Więc tak jak wspominam, no nie jest już za wszelką cenę po prostu potrzebna ta technologia, ta broń palna, zwłaszcza że Japończycy się okazują całkiem dobrze w wytworzeniu potem we własnych rusznikarniach własnych arkebuzów, nawet są na swój sposób, można powiedzieć, że chyba lepsze od tych sprowadzanych czy importowanych z Zachodu. No ale tak jak wspominam właśnie, no i też fakt, że wiara chrześcijańska też jest w dużym stopniu odmienna od tego systemu wartości, powiedzmy, japońskiego tutaj właśnie w tym okresie. No i to zaczyna właśnie nie do końca pasować. Co tutaj mamy? Możemy dostać minus 0,10 korupcji albo 10 prestiżu. No, niech będzie ten zmniejszenie tej korupcji. Mi tam to będzie pasować fajnie. Właśnie, tutaj mamy flotę. No to ta flota powinna przede wszystkim dalej eksplorować. Nie wiem, dlaczego przestałem eksplorować. Zwłaszcza, że mamy już nie tylko niecałe 2 lata do epoki kolonializmu. A w sumie byłoby fajnie ewentualnie u nas, żeby się odkryło. Czy
Czyli tak jak wspominam, mamy ten system Sakoku. I dlaczego zostało w ogóle wprowadzone te Sakoku? Jest parę wyjaśnień, parę najbardziej prawdopodobnych przyczyn. Przede wszystkim dochodzi do tak zwanej rebelii. Teraz muszę sobie przypomnieć, ta rebelia to się nazywa, była rebelia Shimabara, gdzie to dochodzi do powstania około 40 tysięcy chłopów, właśnie w tym 1600, żebyśmy mieli tutaj wyspy, tutaj mieli ten, Alaskę, bardzo fajnie, nie pamiętam, jeszcze nie odkryliśmy Ameryki, a zaraz będziemy mieli kolejne obiekty wspomniane. Dobra, możemy wziąć nową technologię administracyjną, ale najpierw weźmiemy przede wszystkim technologię dyplomatyczną. Dzięki temu nie mamy unbalanced research i możemy spokojnie wziąć sondy i możemy wziąć pike and shot, czyli nową technologię wojskową. I o dziwo, ktoś ma dziewiątą technologię wojskową. Nie wiem kto, ale to brzmi groźnie. Teraz możemy też rozpocząć budowę nowych konstrukcji tutaj. Przyznam, że będę chciał zbudować chyba pierwszy farm estate tutaj w Aki. To daje nam 0,24 dochodu. Nie jest to dużo, ale razem jak będziemy mieli prosperity, to będzie nam dawać więcej jeszcze dóbr produkowanych i przy okazji też będziemy mogli tutaj zbudować warsztat. A im więcej manufaktur, tym też więcej będziemy mieli tutaj handlu w okolicy, więc całkiem sensownie. Do tego chyba nasz szogun... nie ma. To dlaczego my mamy tańsze budowanie? Bo gdzieś tutaj, że... Ach, no tak, ponieważ mamy renesans i częściową integrację. Mamy inflację za to i ta inflacja troszeczkę nam przeciwdziała. No ale w takim razie będziemy mogli za niedługo budować właśnie te pierwsze manufaktury. To one na pewno nam też dodadzą troszeczkę gotówki. Tutaj zmienię troszeczkę muzykę na coś innego, bo zaraz sam nie będę siebie słyszał. Okej, dobra. Teraz nam sobie przypomnę. No i właśnie mamy tą rebelię tych chrześcijańskich chłopów Shimabara w 1837 i 1838 bodajże. Oczywiście powstanie zostaje szybko po prostu, delikatnie mówiąc, zmasakrowane. Tutaj chłopi nie mają co liczyć na starcie z władzą centralną. Dobra. Tutaj korujemy. A i tego jeszcze nie możemy korować niestety. No dobra. Tutaj flota zaś. Czy odkryła Ameryka? Nie odkryła. Dobra, zobaczmy, czy możemy przede wszystkim. O, dobra, wybrzeże. Czyli będziemy mogli zaraz. I dzięki temu być może uda nam się w odpowiednim czasie złapać ten, że tak powiem, trigger do kolonializmu. I czyżby? Tak, udało się. Czyli w tym momencie już możemy zespawnować kolonializm u nas, no żeby jeśli nie będziemy tymi szczęśliwcami, którzy odkryli, która spowoduje powstanie kolonializmu jako instytucji u nas, no to niestety będziemy mieli troszeczkę gorzej, tutaj nie możemy, no to w takim razie niech nasi odkrywcy zaczną płynąć na południe. W Kamczatce. Spróbujemy zrobić to w ten sposób, choć się obawiam, że nie zdążymy. I prawie na pewno nie zdążymy. Jup, nie zdążymy, więc możemy sobie równie dobrze tutaj po prostu wysiąść w kolonii. I ruszyć stąd na uderzenie. No i tutaj możemy wybrać jaką opcję między tańszym mistrzem rekrutacji lub dostać prestiż. I niestety... nie jesteśmy szczęśliwcami. Gdzie się pojawił kolonializm? Kolonializm pojawił się w Porto, czyli u Portugalczyków. No więc no niestety, jak widać, nie mieliśmy wystarczająco szczęścia. Ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że moglibyśmy teraz zrobić control delayed i oczywiście, że tak powiem, zrobić safe scamming, żeby dostać ten kolonializm, ale my tak się tutaj nie bawimy. No i do tego dostaliśmy, że nikt nie chce pracować, nie stracimy jeszcze gotówkę. Super, świetnie, jej!
Tak czy jak mamy właśnie tą rebelię Shimabara, która pokazuje właśnie, że chrześcijaństwo no, jeszcze bardziej jest, że tak powiem, niepożądane. Lokalni Shogunat, że tak powiem, obwinia misjonarzy, że oni doprowadzili tutaj do wręcz zachęcenia chłopów do rebelii. No i w tym momencie po prostu zostaje przede wszystkim, że mają się albo wynosić z kraju i przede wszystkim mają zaprzestać procesu nawracania lokalnej ludności japońskiej na chrześcijaństwo oraz właśnie no i mają się praktycznie wynosić albo no, pod a w przypadku złapania ich z w przypadku złapania ich na nawracaniu to niestety głównie czekała ich śmierć. To jest jeden z powodów właśnie to chrześcijaństwo, żeby to przede wszystkim nie wpływało już w większym stopniu. No i teoretycznie pozostałe grupy chrześcijan ukryte, wspólnoty chrześcijańskie w Japonii, ale właśnie to jest jeden z powodów, dla których grupa, czy, że tak powiem, procent osób wyznających chrześcijaństwo na wyspach japońskich jest jeden z mniejszych w Azji. W Japonii jest to raptem 1% populacji mniej więcej wyznaje chrześcijaństwo, w Wietnamie to jest bodajże około 7%, na Filipinach to są praktycznie, to jest chyba około 90% i tak dalej, ale w każdym razie w Japonii to jest procent wyznających chrześcijaństwo obecnie jest poniżej procenta. No to jest właśnie pokłosie izolacji i momentu, kiedy chrześcijaństwo, że tak powiem, było bardziej ekspansywne w sprawie nawracania i konwersji, no to właśnie wtedy, że tak powiem, Japonia była zamknięta na te wpływy. To jest jeden z powodów, które mogło, że tak powiem, zaiskrzyć, że doszło do... Czyli widzę, że teraz tutaj mamy wszędzie już trybutariuszy chińskich, więc tu już raczej widzę, nic nie zrobimy z tym. No niestety, no bywa i tak. Zobaczmy, co byśmy musieli, żeby nam się rozprzestrzeniał kolonializm. Musimy mieć... Zobaczmy. W Kioto. Aha, musimy mieć państwo kolonialne. No, czyli stworzenie państwa kolonialnego w tym momencie nas troszeczkę będzie nam trwać. No, ale no niestety będziemy chyba musieli rozpocząć kolonizację, albo będziemy musieli wydać multum punktów, żeby zespawnować kolonializm, więc no będziemy musieli jakoś się zastanowić, jak będziemy to chcieli zrobić. Tak czy siak, tutaj możemy dalej eksplorować. Eksploracja akurat nas nic nie kosztuje, więc tutaj sobie będziemy eksplorować w okolicach Filipin. A dokładnie tam na koło wyspy Borneo. Więc jakby mówię, jeden z przyczyn właśnie, można powiedzieć, bezpośrednim pojawienia się tych polityk izolacjonistycznych, to jest właśnie jedna z tych... to jest właśnie pojawienie się... Serio? Jak Boga kocham, ta prowincja to chyba nigdy nie będzie skończona. Ale no i wracając właśnie do tego, co mówiłem a propos właśnie tej polityki izolacjonistycznej. Dlaczego doszło tutaj do powstania tej polityki izolacjonistycznej? To właśnie jedną z przyczyn jest na pewno to powstanie chrześcijańskie, ale głównym powodem, dla którego Shogunat, że tak powiem, wprowadził te polityki izolacjonistyczne, to jest, no można powiedzieć, dwa powody takie główne. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne. Już tłumaczę, o co chodzi z zagrożeniem zewnętrznym. Właśnie przede wszystkim to jest związane z chrześcijaństwem, a głównie rzecz biorąc tu chodzi o Hiszpanię i Portugalię, a dokładnie właśnie ich ekspansję, kolonizację, nawracanie, przede wszystkim szerzenie właśnie chrześcijaństwa. No i też, jakby nie patrzeć, to są duże, olbrzymie imperia kolonialne, zwłaszcza Hiszpania. No i to jest jakby, widzi to Shogunat i rząd ten japoński,
Po prostu tutaj widzi jako zagrożenie, tak, więc tutaj woli ograniczyć przede wszystkim, żeby to nie było tak, że znowu jezuici będą mogą wtargnąć na ziemię japońskie, nawracać, szerzyć idee, które nie pasują tutaj, że tak powiem, lokalnej populacji, czy głównie rzecz biorąc, i wprowadzać jakiś niepokój, ferment, czy ferment, nie ferment, właśnie wśród społeczeństwa japońskiego. No i to jest właśnie jeden z tych powodów, jakby to jest to zagrożenie tak zwane zewnętrzne, które wolą ograniczyć. A z drugiej strony to jest tak, że to zagrożenie wewnętrzne to jest z kolei to, że przede wszystkim nielimitowany handel sprawia, że po prostu zwłaszcza ci na zachodzie, ci daimyo, mieliby dostęp do lukratywnych możliwości handlowych. Nieregulowany handel przede wszystkim oznacza, że mogą się bogacić w stopniu takim, jak po prostu chcą. No i właśnie jednym z właśnie problemów wcześniejszych też tych bakufu, czyli tych wcześniejszych siogunatów, to jest przede wszystkim właśnie problem finansowy. Niewystarczająca ta siła siogunatu, no i to, że właśnie lokalni daimyo zawsze rośli w siłę, w bogactwo, no i byli w stanie po prostu zagrozić autorytetowi centralnemu, i później właśnie dochodzi do więc właśnie po prostu dochodzi do tego, że po prostu się kurczę pieczone, jakby to powiedzieć, to jest to, że teraz mam chyba jakąś taką straszną zamowę w tym momencie. No nic. To za chwilkę wrócę do tego, co tu się dzieje. Na razie niestety tutaj. Czy możemy coś krować? Jeszcze nie możemy. A no tak, nie możemy krować póki. Aha. Czyli mamy aż tak źle, że ta prowincja nie. Ta prowincja. A, będzie krowana, jak skończymy nawracać. No dobra. Przynajmniej tyle dobrego. Tutaj zbieramy punkty na technologię teraz administracyjną. W sumie możemy też zacząć myśleć o rozwoju niektórych prowincji jeszcze bardziej. Znajdźmy jakąś sobie taką chętną prowincję do rozwoju, na przykład takie Musashi. Musashi jest bardzo dobre. Mamy tutaj Prosperity. Możemy tutaj do tego wrzucić edykt pozwalający nam rozwijać development w prowincji. I nawet jeśli nie będziemy myśleć jeszcze żeby tu powstała nam instytucja kolonializmu, 15 developmentu to jest idealna development, żeby właśnie zdevelopować tutaj instytucję. Więc na razie będziemy sobie tak troszeczkę tutaj rozwijać na razie. To nam i tak do kolejnej technologii nam jeszcze brakuje 2 lata, a nie chcemy, że tak powiem, marnować punktów dodatkowych bez sensu. Tutaj mamy separatystów Chukchi w Kagrygynie. Gdzie jest Kagrygyn? Tu jest Kagrygyn. Dobra, macie tam iść. I już właśnie sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć. Daimyo po prostu mogli w ten sposób zdobywać nieograniczoną fundusze, nieograniczoną właśnie może nie tyle nieograniczoną, tylko w dużym stopniu się wzbogacać, zyskiwać siłę, no i właśnie być w stanie zagrozić autorytetowi centralnemu, w tym momencie siogunowi, no i właśnie pogrążyć ponownie kraj w wojnie. I co widać właśnie na tym systemie, co wcześniej mówiłem o Sankin Kotai, czyli ten system tego zmieniających się co roku no nie, zabraknie minimalnie. Shimotsuka nie będzie podatki. Dobra, to tak. No i właśnie to co widać, że właśnie ten był system Sankin Kotai też, który miał służyć temu, żeby nie dochodziło do tego, że że po prostu daimyo mogą zdobywać coraz większą siłę tą ekonomiczną, żeby byli w stanie po prostu zagrozić siogunatowi. To jest wszystko po prostu wymierzone w to, żeby ten bakufu, czyli właśnie ten siogunat Tokugawy po prostu się utrzymał jak najdłużej, jak najbardziej stabilnie. Więc to jest w skrócie ta polityka Sakoku, to jest właśnie wymierzona przede wszystkim po to, żeby na zachód, jak i na wewnątrz, czyli przede wszystkim, żeby nie było zagrożenia z zewnątrz i z wewnątrz dla stabilności państwa, dokładnie dla stabilności rządu Tokugawy. No i tutaj możemy zbudować warsztat do tej manufaktury, nasza pierwsza manufaktura.
Tutaj niestety na ten moment musimy chwilkę jeszcze popatrzeć ze smutkiem na Koreę, no ale będziemy za niedługo już myśleć zdecydowanie, żeby na nich uderzyć. Tutaj straciliśmy. Czy mamy tańszego? O, chyba. Nie, nie mamy. Czy ty jesteś tańszy? Nie, to nie jesteś tańszy. Mimo to. Mamy gotówkę. Wezmę na razie, będę chciał wziąć od zmniejszenia inflacji. Mamy ciutkę za dużo, moim zdaniem, inflacji. Tutaj mamy jeszcze rok. Jeszcze raz rozwiniemy Musashi. Niech się rozwija nasza piękna prowincja. Podatków tutaj mamy w brud. Mamy separatystów Ainu. Tutaj mistrz, master recruiter nam niestety zmarł. No i teraz sobie najmiemy Morisue Ando. Czy możemy już nawracać tutaj tą nieszczęsną prowincję Ainu? Jeszcze nie, bo brakuje nam 3 lat. Tutaj możemy wziąć nową technologię, widzę, wojskową, więc bierzemy nową technologię wojskową, bierzemy nową technologię administracyjną. I możemy w tym momencie w naszej armii zaczną służyć arkebuzerzy. Co może troszeczkę jest tutaj naciągany faktem, jak wcześniej, ale to pewnie jest tak, że te jednostki, trzeba pamiętać, że te jednostki były zaprojektowane jeszcze w czasach, kiedy państwa na przykład chińskie miały karę do punktów generowanych, miały niższą technologię, zaczynały, więc pewnie ci arkebuzerzy powinni być troszeczkę później jako jednostki, no ale. Co ja tam będę się tutaj wnikał. Tutaj mamy troszeczkę unbalanced research na ten moment, ale jak weźmiemy sobie naval ambitions, to w tym momencie problem przestanie istnieć. A no tak, teraz będziemy jeszcze bardzo wolno zwiększać tutaj, nawracanie będzie szło. No bo jakby nie patrzeć, w tym momencie nie mamy już przecież pana inkwizytora. Mieliśmy wcześniej inkwizytora. Dobra, kolejna rzecz to jest to, że myślenie, czy my chcemy, żeby tutaj zacząć kolonizować ten Aleut, czy nie? Czy może będziemy chcieli tutaj jednak pójść w kierunku południa? Wiadomo, jest jeszcze Tajwan, ale Tajwan jakoś mi się nie wydaje, więc tutaj to jest dobre pytanie właśnie, czy my chcemy tutaj, czy chcemy na nowej ziemi? Tutaj mamy do czynienia z wyspami, więc może te wyspy byłyby nie najgłupsze, weźmiemy, przerzucimy pułk. No i nas, niestety nasz szogun okazał się okrutnikiem. Jej, cieszymy się wszyscy. Tak czy jak na razie możemy wziąć nową technologię, czy nową ideę wojskową. Będziemy mieli zwiększony prestiż zdobywany w trakcie bitew. To jest jedna z bardziej bezużytecznych rzeczy. Tutaj weźmiemy sobie dyplomatę. No i tu możemy podpłynąć. No i wracając do tego podsumowania Sakoku. Sakoku, polityka izolacjonistyczna, mamy 4 bramy w Tsushimie, w Nagasaki, Satsumie i tutaj na Ezo, czyli Hokkaido, które pozwalają handlować w przypadku Tsushimy z Koreą, tutaj na Hokkaido z Ainu, w Tsushima Korea, Nagasaki to jest z kolei Chiny i Holandia, a z kolei Satsuma to jest handel z państwami Ryukyu i tak jak wspominałem, to jest właśnie to, że głównie wymierzona jest ta polityka, żeby zadbać o stabilność wewnętrzną w dwojaki sposób, żeby dajmy nie zdobywali większego bogactwa, żeby nie po prostu stwierdzili, że mają wystarczające fundusze, żeby obalić rząd i z drugiej strony też, żeby właśnie nie dochodziło do tego, jak szerzenie się takich rzeczy jak chrześcijaństwo, które jak widać mogłoby wpłynąć negatywnie na stabilność też rządu i wiadomo, konflikty religijne też nie są mile widziane. No i ostatnia rzecz to jest też, żeby z zachodu właśnie tutaj też właśnie Hiszpania i Portugalia nie próbowała swoich zakusów tutaj, nazwijmy to, po prostu nie próbowali właśnie jakoś przyjąć tutaj władzę, czy wykorzystać sytuację i wykorzystać na przykład jakąś chwilową słabość rządu japońskiego. No i to jest właśnie to. Jako z ciekawostek powiem, że pierwsza próba przełamania Sakoku to jest 1647 rok. Do Nagasaki próbuje wpłynąć eskadra portugalska, ale zostaje zablokowana przez około 900 łodzi, czy tych okrętów japońskich.
No i więc się nie udaje i w tym momencie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe zabezpieczenia na przyszłość, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, żeby ktoś mógł tutaj wpłynąć. No i system Sakoku jako taki zostaje ostatecznie, że tak powiem, można powiedzieć, załamuje się w 1853 roku, kiedy komandor Matthew Perry z flotą zmusza po prostu za pomocą ostrzału do otwarcia się Japonii i przyjęcia jego wyprawy. I tutaj mamy ścieżkę herbaty i możemy w tym momencie dostać zwiększony prestiż do końca 1821 roku i zwiększony w Kyoto Trade Value Modifier, czyli w tym momencie będziemy mieli jeszcze więcej po prostu ten lokalny jedwab będzie jeszcze więcej warty, to jest ciekawe. I teraz możemy dzięki temu w Tokachi produkować też herbatę. Zobaczmy, gdzie jest Tokachi. Ja niestety w tym momencie nie pamiętam nazwy prowincji. Tutaj mamy Tokachi. Produkujemy ryby. Herbata jest mniej warta, ale ogólnie rzecz biorąc herbata będzie później więcej warta niż ryby, zwłaszcza, że ryby potem tracą na wartości. Tak czy jak to jest 30 minuta, miałem dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, zamuły w trakcie opowiadania o Sakoku. Mam nadzieję, że wam się podobało i nie będziecie mieli za złe tym razem tej mojej po prostu zablokowania się mentalnego. Tak czy jak tutaj widzimy, że powoli rozprzestrzeniamy się, no i będziemy tutaj musieli dalej rozwijać tutaj się ekonomicznie. Zbudujemy sobie kolejną, tym razem w morze. Czy w Mikawie jest warsztat? Nie, nie ma. Dlaczego Mikawa jest tak dużo warta? A w Tadzimie. Tadzima. To jest Tadzima. A, bo to jest bardzo duża autonomia, ale tutaj tej autonomii za niedługo nie będzie, więc zaczniemy już tutaj budować manufakturę. I możemy też zacząć budować manufakturę w na przykład Eczu nie. Na pewno możemy zobaczyć, jak wygląda ta sprawa. Ja bym przede wszystkim tutaj rozpoczął dalszy proces integracji ziem. I tutaj tak, północne Kyushu, tutaj mamy do czynienia z handlem. No i to byłoby chyba na tyle. Tutaj tylko jeszcze widzę, że Kler domaga się ziem, więc w Nagasaki wrzucimy może Kler, a w Bungo wrzuciłbym Bushi, bo tutaj mamy więcej manpowera. Tak czy jak to byłoby na tyle, dzięki, trzymajcie się, no i zobaczenia następnym razem, hej!